Cześć, jeśli prowadzisz firmę w małym mieście i nie miałeś jeszcze styczności z reklamą w internecie, to z pewnością zainteresuje Cię łatwa do samodzielnego wdrożenia strategia reklamy online dla tego typu firm. Tym bardziej, że większość tych działań możesz zrobić samodzielnie za darmo. Zapraszam do oglądania. Jeśli prowadzisz lokalną firmę w małym mieście i nie masz dużej konkurencji, powiedzmy kilka podobnych firm. A w dodatku działasz już długo i wszyscy cię znają, to możesz zastanawiać się nad zasadnością wdrażania reklamy w internecie. Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że konsumenci są coraz młodsi i szukają w internecie dosłownie wszystkiego, w tym takiej firmy jak Twoja. Nawet jeśli konsument wie o Twoim istnieniu, to mogą go interesować informacje dodatkowe, czym dokładnie się zajmujesz, jakie masz godziny otwarcia, na jakim obszarze świadczysz usługi, jakie produkty masz w swoim punkcie handlowym itd. Tego typu informacje idealnie jest umieścić właśnie w internecie, najlepiej w taki sposób, aby dało się je łatwo wyszukać. Przejdźmy więc do konkretów. Darmowe sposoby promocji firmy w internecie polegają na dodawaniu wizytówek Twojej firmy w różnych miejscach, np. wizytówka Google Moja firma, profil na Facebooku, na Instagramie, Twitterze czy innych social mediach jak LinkedIn czy Pinterest. Każdy, każdy z tych profili możesz założyć za darmo w nieskomplikowany sposób. Kluczowe jest jednak to, jakie informacje w nim umieścisz. Najważniejszym elementem wizytówki, który będzie determinował jej wyświetlanie na przykład w Google, jest jej tytuł. Jeśli Twoja firma nazywa się ABC i jesteś stolarzem w Benzinie, to nazwij swoje profile: Stolarz Benzin, Myślnik ABC. W ten sposób, dzięki zastosowaniu słów kluczowych w tytule, masz wyższe, wyższe szanse na pokazanie swoich profili w wynikach Google. I kolejnym elementem tych wizytówek, który jest istotny, to maksymalne uzupełnienie treści. Powinieneś wypełnić wszystkie dostępne pola tekstowe, dodać zdjęcia, kategorie, dane kontaktowe, godziny otwarcia i inne rzeczy, które tylko są możliwe do uzupełnienia w danej wizytówce. Kolejnym krokiem, jaki możemy wykonać samodzielnie, jest dodanie wizytówki naszej firmy do portali branżowych. W zależności od charakteru naszej działalności mogą to być OLX, Fixly, Oferia, Oferteo, Panorama Firm. Portale branżowe prezentujące np. obiekty turystyczne czy firmy z konkretnych branż. W tego typu portalach mamy często możliwość umieszczenia darmowej wizytówki oraz płatnej wersji promowanej. Jeśli wpisujemy w Google słowa kluczowe charakteryzujące naszą działalność i widzimy na wysokich pozycjach jakiś portal, warto zainteresować się płatną reklamą w tym portalu. Dzięki temu ludzie, którzy szukają takich słów kluczowych, pewnie trafią na ten portal, a na nim znajdą Twoją firmę. Pamiętaj, że tutaj również istotne jest poprawne i kompletne uzupełnianie danych w wizytówce oraz stosowanie słów kluczowych. Tego typu działania wiążą się z kosztami, jednak nadal one są dużo niższe niż profesjonalna i kompleksowa reklama firmy w internecie, o której dowiesz się jeszcze za chwilę. Jeśli dodałeś już kilkanaście wizytówek w mediach społecznościowych, portalach ogłoszeniowych czy branżowych, minął miesiąc lub dwa, a widoczność Twojej firmy w Google nadal jest niewielka lub żadna, to prawdopodobnie konieczne będzie wdrożenie bardziej kosztownej strategii marketingu online. Podstawowe działania, które można zrobić w tym zakresie, to uruchomienie własnej strony internetowej, przeprowadzenie próbnej kampanii Google Ads lub reklamy płatnej w mediach społecznościowych, czyli na przykład na Facebooku, a także praca nad pozycjonowaniem strony internetowej w wyszukiwarce w wynikach naturalnych. A także ewentualnie inne działania wynikające ze specyfiki danej branży. Jeśli potrzebujesz pomocy we wdrożeniu tych działań, zarówno podstawowych, jak tworzenie wizytówek, jak też zaawansowanych, jak wykonanie strony czy płatne kampanie reklamowe, skontaktuj się ze mną przez stronę arturkosiński.pl. Z pewnością będę w stanie Ci pomóc. A to już wszystko na dzisiaj. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, daj kciuk w górę pod filmem, zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i zapisz się na newsletter na mojej stronie internetowej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.